ale czy będą decydujące? No na pewno jest to jeden z głównych czynników na niekorzyść Tomka, ale aczkolwiek uważam, że boksersko na pewno Tomek nie jest gorzej wyszkolony technicznie, a nawet i lepiej. Piękne serie, świetna praca nóg, doskonałe wyczucie dystansu. I myślę, że ja powiem krótko, to co powiem, może nie jeden w tej chwili z Państwa się powie, żeby się puknął w czoło, ale jestem głęboko przekonany, że Tomasz Adamek wygra tą walkę. I Edward, na samym z początku, jak wspomniałeś, jakie to są dreszcze, jakie ciarki przychodzą podczas hymnu narodowego. Przyznam się szczerze, po raz pierwszy kilkakrotnie miałem możliwość komentowania walki o Mistrzostwo Świata, ale dzisiaj powiem szczerze, pękłem, nogi mi się trzęsły jak galareta, Edward. Naprawdę podziwiam Tomka, podziwiam tutaj tych kibiców, doskonała atmosfera, to co wspomina też nasz gość studio upalny Grzegorz Proksa, robi to wrażenie. Tak, wspaniały doping, ale w ringu pozostają między liniami tylko oni dwaj. I tutaj, jeśli Tomasz Adamek chce zostać mistrzem świata, musi sam wykonać kawał ciężkiej roboty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W pierwszej rundzie rozpoczyna się pierwsze starcie tego pojedynku. A ja zacytuję słowa Andrzeja Kwiatkowskiego. Siadamy głęboko w fotelu, zapinamy pasy, ruszamy. W prawą stronę Adamek powinien cały czas w tej chwili tutaj schodzić z linii ciosu od tego bezpośredniego prawego, prostego, mocnego Witka. Prawego, ale i lewego. Obydwa ciosy mają ogromną moc, jak mówił Albert Sosnowski. Tutaj każdego uderzenia bliski trzeba się bardzo obawiać. Tomasz Adamek musi być cały czas czujny, cały czas ruchliwy, cały czas bardzo aktywny. Musi gdzieś tam próbować przedrzeć się przez ten cios lewy, prosty, który stopuje kolejnych oponentów. Wielu z nich wychodziło przestraszonych do ringu, rywalizując z Witalijem Kliczką. Tomasz Adamek musi to wszystko odrzucić. Musi widzieć tylko wielką swoją szansę i liczyć na to, że uda się ją wykorzystać. Witalij Kliczko mówi, że Tomasz Adamek stał mu się bardzo bliski poprzez to, że codziennie bardzo długo analizował wszystkie jego występy. Bardzo gruntownie, szczegół po szczególe, sekundę po sekundzie przyglądał się walkom Tomasza Adamka i mówi, że właśnie w związku z tym oswoił się bardzo z polskim zawodnikiem. Ja myślę, że to samo może powiedzieć Tomek. Myślę, że wielokrotnie wszystkie walki analizował, co jest lepsze, co jest gorsze, w jaki sposób przeciwnicy, którzy boksowali do tej pory z Witkiem, z Witalijem Kliczką, zadawali ciosy, podchodzili do niego, robili w taki sposób też kłopot Kliczce poprzez podejście, zadawanie ciosów. Myślę, że to Tomek to samo zrealizował, to samo przećwiczył i ma na pewno te warianty niemalże do perfekcji wypróbowane. Aczkolwiek inaczej się to układa, plan treningowy na sali z trenerem, z przeciwnikami. Na pewno jest to trudniej zrealizować już podczas samej walki. Niestety tam wstrząsnęło bardzo mocno uderzenie. Znów trafiony teraz lewy. Ten drugi nie miał już odpowiedniej mocy, ale to wszystko widzieli sędziowie. I to w końcówce rundy może mieć znaczenie dla oceny tych pierwszych trzech minut. Musi Tomek Kłoś czymś odpowiedzieć. Bo jeśli nie, to przegra pierwszą rundę. Wyżej lewa ręka, przede wszystkim wyżej lewa ręka i tutaj właśnie skracać troszeczkę więcej balansu. Tomka przydałoby się więcej, żeby bardziej ruchliwy był. I w prawą stronę. Tak, to co w tej chwili zrobił. Ale musi zaatakować Tomek, bo przegra pierwszą rundę. Starał się tu trafić, no mimo wszystko starcie chyba dla Kliczki. Było tych kilka ciosów i to już jest wystarczająca podstawa dla sędziów przy ocenie tego, co wydarzyło się w pierwszych trzech minutach. Myślę, że tak, nie można się z tobą nie zgodzić, aczkolwiek taka różnica prawda była. Nieznaczna, to jest prawda, oczywiście, ale jednak tak, ale więcej ciosów, w szczególności ten jeden prawy prosty, który Tomkiem lekko zachwiał i w jakiś sposób na pewno to też miało wpływ na to, ale mimo wszystko w przeciągu całej rundy Witalij Kliczko był bardziej chyba taki cenniejszy, więcej tych ciosów. O, to jest ta sytuacja. Tomek zgubił rytm, no i to był bardzo trudny moment dla reprezentanta Polski. Na samo zakończenie, tuż przed upływem trzech minut, jeszcze starał się uderzyć obszernym lewym, ale tam była rękawica
Witalija Kliczki, no i pierwsza runda zakończona. Powiedzmy o tym, że Witalij Kliczko jest absolutnym królem nokautów w wadze ciężkiej, ma najwyższy współczynnik w historii walk wygranych przez nokaut, ale jak twierdzi, nigdy nie wychodzi do ringu z założeniem, że znokautuje rywala. Po prostu jest cierpliwy. No i tę cierpliwość także wykazał w pierwszej rundzie. Tomasz Adamek był bardzo ostrożny, no ale przypominamy, ten sposób boksowania Tomka Adamka do mistrzostwa nie zaprowadzi, tym, że oczywiście do końca jest jeszcze, jeśli walka będzie na pełnym dystansie, aż 11 rund. Wiedzą już o sobie trochę więcej po tym, jak skoczyli pierwsze trzy mistrzowskie minuty i teraz rozpoczęła się runda druga. W prawą stronę wyżej lewa ręka, ciężar ciała na prawej nodze, byłoby dobre dla Tomka, na pewno lewy bark też wyżej w tym momencie. Myślę, że Tomek jest straszliwie jednak spięty. Tak. Tutaj widzę, w tej chwili Tomek chciał zaatakować. Ruchy troszeczkę takie, można powiedzieć, ślamazarnie. No nie bardzo to wychodzi. Na razie jednak widać to, że Kliczko pracował straszliwie nad szybkością. Nie widać na razie przewagi Tomka właśnie w tym elemencie, co jest niestety na tę chwilę, na początek walki, nieszczególnie optymistyczne. Ale Tomek teraz próbuje tam bić na korpus. Jest na pewno świetnie przygotowany wytrzymałościowo i kondycyjnie. Przez 12 rund będzie starał się doskwierać Kliczce. O ile oczywiście walka potrwa tak długo. No, zaatakował tutaj, pusty przebieg zaliczył Kliczko. Zszedł natychmiast. Teraz Tomek Adamek starał się ściągnąć głowę mistrza świata. No ale czekamy na te wyraziste ciosy Tomasza Adamka. Tutaj trzeba absolutnie coś zrobić. Tak do tej pory żadnym ciosem jeszcze Tomek Adamek w jakiś sposób nie doszedł do celu. Wszystkie ciosy gdzieś bite na wysokości klatki piersiowej i na korpus. Na pewno to też w jakiś sposób Kliczko odczuje. W późniejszej fazie jest oczywiście taka potrzeba boksowania. Teraz próba lewego środkowego. Próba bicia lewego środkowego, prawego prostego. Tak, ale... były tam ciosy na tułów, ale teraz... Z kolei odpowiedź mistrza świata, podwójny lewy. I jeszcze raz lewy. No ale coś zaczyna się dziać w tej walce. Zaczyna się to wszystko nam tutaj trochę zagęszczać. Tomasz Adamek musi atakować, musi ryzykować. Wie o tym doskonale. Teraz po ciosie Kliczki starał się odpowiedzieć dwoma swoimi, ale Kliczko zdążył już odskoczyć na bezpieczną odległość. Idealnie by było, gdyby Tomek kilkakrotnie teraz bardzo celnie trafił. Ależ trafiony teraz Adamek. Zachwiało Polakiem, ale jak widzimy, Kliczko spokojnie poczekał. Nie ponowił chaotycznie ataku, ale to był straszliwy cios Kliczki. Pierwszy tak mocny w tej walce. Fantastycznie reaguje publiczność, fantastycznie podbudowuje Polaka, no ale... Trzeba uważać, bo każde z tych uderzeń ma siłę młota. Jakże skoncentrowany ponownie Tomek Adamek. Ach, chwieje się polski zawodnik. Tak jest, to może być koniec. To może być początek końca. Poderwał się, ma serce do walki, ale to będzie za chwilę chyba masakra, jeśli Tomek na szczęście uratował go teraz ten gong. Mistrz świata jednak pokazuje tutaj niesamowitą siłę. Tak, cieszymy się, że w tej chwili jest gong, że tutaj był, nie ukrywajmy, w bardzo wielkich kłopotach. Kilkanaście sekund, by ta runda się potrwała i chyba po wszystkim, chyba powiedzmy sobie szczerze, koniec, tak. Nie trzeba tutaj oszukiwać. No ale zobaczymy, czy 60 sekund wystarczy teraz na to, by Tomek doszedł do siebie, bo Kliczko nie będzie oczywiście się znów podpalał. W tej rundzie dał straszny wycisk Polakowi tymi paroma uderzeniami. Tutaj po kilku kontrach, których zadał Kliczko... O proszę, to jest to uderzenie, które... Dziwne, że nie rzuciło na deski Tomasza Adamka. To było drugie tak straszne uderzenie w tej rundzie. To jest to pierwsze, które zainkasował Tomasz Adamek. A za drugim razem to liny pomogły troszeczkę, że Tomek nie przewrócił się, nie upadł. Tutaj duży szacunek do Kliczki, że w tym momencie nie podpalił się, nie poleciał. Tak, to jest jednak wielki mistrz. Tak. Mówiliśmy, on nie wychodzi nokautować. On w trakcie walki wykorzystuje po prostu nadarzające się sytuacje. On wie, on chodzi, on wie, on czuje, co kiedy trzeba i tak dalej. Faktycznie. Teraz jest już hegemonem w ringu i teraz, żeby Tomasz Adamek odwrócił losy walki, będzie mu już niesłychanie ciężko, ale zobaczymy. Wierzymy ciągle w Polaka. Wierzymy, ale umówmy się szczerze, że serce co innego, rozum co innego, ta wiara gaśnie, Tomek. Myślę, że teraz... Walki ciężkie mają w sobie to, że ta dramaturgia się zmienia. Pamiętamy walki Andrzeja Gołoty przez chwilę drugą z Riddickiem Bow, kiedy jeden i drugi padali na deski, ale tutaj no, Tomek Adamek oberwał mocno, teraz musi się mocno zabezpieczać, próbuje to atakować, no ale zobaczymy. Na razie
Właśnie... Desperacja musi przemówić przez Polaka. Musi być ta zawziętość, zacisnąć zęby, zaatakować. No ale to z kolei proszę, jak tutaj Kliczko dźga bezkarnie Polaka. Lepszy obraz jest na korzyść Tomka, kiedy Tomek atakuje podwójnym prostym. Nieważne, czy zadaje to na... dwa razy znowu lewym Kliczko. Jeszcze raz. Kolejny cios bity straszliwie mocno. Tomek będzie walczył do nieprzytomności, to jest pewne. Będzie się tutaj podrywał, nawet jeśli będzie oszołomiony, jeśli takie oczywiście zdarzenia niekorzystne dla Polaka zajdą. Oczywiście, proszę Państwa, ściskamy kciuki, ale mamy także świadomość tego, jak ze straszliwą maszyną niszczącą ma dzisiaj do czynienia Tomasz Adamek. Kiedy Tomek się cofa, lepiej, gorzej to wychodzi. Kiedy cały czas atakuje, kontratakuje, to ciosy może nie dochodzą do głowy, nie robią wielkiej szkód Klitsen przeciwnikowi. Natomiast w jaki sposób ten obraz walki inaczej wygląda i gdzieś... Ale Krzysztof, na razie ten obraz walki, chcielibyśmy, żeby wyglądał lepiej. Są te próby Tomka. Właśnie takie muszą one być. No tak, muszą być. Jeśli tego nie będzie robił, to walkę przegra, mówiąc krótko, przed czasem. Kiedy atakuje, kiedy jest takim pressingiem cały czas i nie stoi w miejscu. Ach, teraz miał Tomek Adamek wielkie szczęście. Ta jego akcja nie przyniosła powodzenia i miał szczęście, że Kliczko nie trafił. Ach, teraz znów mocny z dołu. Jeszcze raz Kliczko trafia. Cały czas powtarzam, lewy bark wyżej, prawa noga, usiąść na prawej nodze, wyciągnąć lewą rękę troszeczkę przed sobą i cały czas balans tłowia. Odczuł te straszliwe ciosy, które potrafił wprowadzać Kliczko. Oczywiście podkreślamy niesamowity hart ducha, ten wspaniały doping publiczności tutaj będzie Tomka do końca wspierał, będzie robił co może. Teraz znów próba balansu, ale teraz znów mocno bijący na tułów z kolei Witalij Kliczko. No jest, najważniejsze jest to, że jest w ogóle poza zasięgiem ciosów Polaka. Polak nie jest w stanie nic zrobić. Próbuje balansu, próbuje się szarpać, próbuje gdzieś tam kilka ciosów na tułów. Oczywiście doszło, ale proszę, znów rozbijany jest Tomasz Adamek. Jeszcze raz lewy wstrząsnął głową Polaka. Już tam rozbity nos Tomasza Adamka. Będzie heroicznie przeciwstawiał się tej miażdżącej sile. A może jakiś cud jeszcze w tej walce się zdarzy. Może jakaś akcja właśnie taka w tym stylu. Może coś przyniesie powodzenie. Coś, co w sytuacji wydawałoby się niemożliwe i odwróci losy walki. Ale na razie tę rundę Tomasz Adamek przegrał i nie ma co do tego żadnych złudzeń. Tak, to jest prawda. Poza kilkoma ciosami, czy kilkunastoma ciosami bitymi na korpus, kilka prób wyjścia na górę, ale to były bloki, to były takie obrony, które Kliczko przyjmował to na rękawice, wielkiej krzywdy nie zrobił. Tak naprawdę nie było co punktować na, to ma, na korzyść Tomka i faktycznie kolejną rundę Tomek przegrał. Coraz mocniej porozbijany jest polski zawodnik. Proszę, tu jest ten kolejny bardzo mocny cios Witalija Kliczki. Do tej pory wygrał wszystkie rundy mistrz świata. No ale nie tylko wspomnienie walki Rydika Bołu z Andrzejem Gołotą, ale także wielu innych pojedynków boksu zawodowego. Niezapomniane batalie choćby Foremana z Alim, kiedy to Foreman uzyskiwał zdecydowaną przewagę, a potem Ali fantastycznie go znokautował, albo walki Alego z Frezierem. To były także niesamowite dwa spektakle. No ale teraz wracamy do rzeczywistości 2011 roku i do walki na stadionie we Wrocławiu, gdzie Witalij Kliczko mierzy się z Tomaszem Adamkiem i na razie Polak przegrywa ten pojedynek zdecydowanie. Oglądamy kolejną rundę i oczywiście przypominamy, każda runda punktowana osobno, każda to osobne zdarzenie. Na razie Kliczko absolutnie panuje nad sytuacją. Wyszedł pewny swoich umiejętności do tej walki i na razie tak się realizuje. On się nigdy nie podpala. On walczy bardzo spokojnie, bardzo konsekwentnie. Jego ciosy rozbijają przeciwników. Tomasz Adamek próbował teraz znów zaatakować. Teraz na szczęście schylił głowę i nie przyjął tego ciosu. Bardzo dobre obrony w tej chwili Tomka. Wszystko na podwójną gardę, dobry unik lewo. Teraz przyjął lewy. Tak, teraz przyjął lewy prosty. Jeszcze raz lewy. Zmęczona jest twarz Tomasza Adamka, ale serce jeszcze pulsuje niezwykle ambitnie. Jeszcze stara się atakować
teraz to był jakiś optymistyczny akcent, ten krótki lewy, ale znów nadział się Adamek na uderzenie. Coraz bardziej porozbijana twarz Polaka, ale z Brixem także był porozbijany, a jednak potrafił wygrać. Podobna próba bicia lewego się pobiegło, doszła do celu Tomka. Natychmiast nurkuje nisko głową, kiedy czuje zagrożenie, i to jest też jakaś odpowiedź Tomasza Adamka. Oderwali się teraz ukraińscy kibice, którzy siedzą tutaj nieopodal ringu, dopingują Witalia. Polscy fani trochę skonsternowani. Część kibiców wspaniale dopinguje, część jednak przygląda się troszeczkę podłamana chyba temu, co działo się do tej pory, ale teraz znów jest cios, który mógł się podobać. Bardzo często Tomek kończy akcję, swoje akcje lewym szybowym. Nie wiem, czy nie byłoby lepiej zmienić szybowego na lewy prosty. Czas jest dłuższy, doszedłby celu. Ta runda wreszcie wyrównana, bez takiej przewagi Kliczki. Zobaczymy, jak to ocenią sędziowie. Mocno krwawiący nos. Edward, jak uważasz? Ja tutaj doszukiwałbym się, żeby nie kończyć lewym sierpowym, ale lewym prostym. Tomek pokaże akcję, zaczyna kończyć lewym sierpowym i Kliczka jak w ciemno robi ten tak, powinien to absolutnie urozmaicać. Zadając lewy prosty, byłby dłuższy cios, szybszy i może w jakiś sposób też mijałby wtedy prawą rękę Kliczki. Jasne. No cóż, ta runda w miarę wyrównana, nie wiem. Mamy nadzieję, że być może nie została uznana jako zwycięska dla mistrza świata, no ale wcześniejsze wszystkie na pewno wygrane przez Kliczkę. Zobaczymy, co wydarzy się teraz w kolejnym starciu. Oczywiście znów tam perorujący do swojego podopiecznego Fritz Dunek. No i w głębi Władimir Kliczko, który tutaj duchowo wspiera swojego brata i zawsze tak jest na przemian. Kiedy walczy Władimir, Italii jest zawsze również blisko niego. W tym roku spotkała Kliczku wielka tragedia, śmierć ojca. No ale to nie wybiło w decydujący sposób z rytmu przygotowań. Italia nie chce za bardzo o tym rozmawiać. Ale my skupiamy się teraz ciągle na tym przebiegu batalii o Mistrzostwo Świata, gdzie Tomasz Adamek próbuje swoich sił z Witalijem Kliczką. Ojej. Trafił znów Tomasza Adamka, Witalij Kliczko. Znów wskoczyła głowa Polaka. Polak musi iść do przodu, przegrywa w tej walce i to powoduje, że musi się nastawiać na coraz większe ryzyko, ale nie ma innego wyjścia. Jeśli marzy o spełnieniu swoich wielkich snów, musi tutaj zaatakować. Kliczko też nie będzie tylko i wyłącznie biernie czekał na to, co zrobi Polak. On także od czasu do czasu przejmuje inicjatywę i zadaje uderzenie, ale pierwsze rundy rozegrał perfekcyjnie mistrz świata. Teraz z tym kapitałem właśnie walczy w dalszej fazie tego pojedynku. O, znów trafiony Adamek. Znów ta krew sączy się z nosa polskiego pretendenta. Ta lewa prosta doktora chodzi jak skalpel. Rozbija Tomka lewym prostym. Tomek krwawi już dosyć mocno. Wstrząśnięty Adamek znów trafił teraz Kliczko, ale widzimy, że znów się nie podpala, znów jest spokojny, znów tam po głowie Adamka zsunęło się kolejne uderzenie, ależ zimne opanowanie ma Witalij Kliczko, jakiż on jest perfekcyjny, jakżeż potrafi dozować te emocje swoim rywalom. Znów niestety dla Tomka ta runda bardzo zdecydowanie na korzyść rywala. Po tym poprzednim starciu, kiedy mieliśmy w sobie sporo optymizmu, teraz Kliczko
znów stał się chirurgiem. No niestety, niestety w tej rundzie tylko zbiera Tomasz Adamek. A teraz znów wyprzedzony Polak. Skoczyła jego głowa. W niektórych momentach Tomek jest bezradny, bardzo chce, widać, że kombinuje, że tu jest pomysł na to boksowanie, ale mimo wszystko, no niestety, no te gabaryty, ta siła ciosów. I ta szybkość, bo wydawało się, że to będzie atut Tomka, wcale nie ustępuje szybkością Kliczko Polakowi. To jest najgorsza sprawa, najgorsza wiadomość dla całego sztabu szkoleniowego Polaka. I przegrana ta runda także w zdecydowany sposób przez Tomasza Adamka. Jedna z najsłabszych rund Adamka w tej walce. Świetnie dysponowany dzisiaj jest Kliczko pod każdym względem. Szybkościowo, świetnie boksuje, ma pomysł na boksowanie. Jeden dobry cios Polaka w tej rundzie, a tutaj tych odpowiedzi było sporo. Akurat w tym fragmencie widzimy właśnie tylko jedno takie uderzenie, które wstrząsnęło głową polskiego zawodnika, ale było tych uderzeń 7-8 na pewno. Tak dobrze boksującego Kliczki dawno nie widzieliśmy. Na tle tak doskonałego pięściarza, jakim jest Tomasz Adamek, nie pozwala mu praktycznie na nic. Widać, że obóz przygotowawczy był piekielnie ciężki, trudny i dopasowani szpanych partnerzy pod Tomka. Robi perfekcyjnie to wszystko, co powinien zrobić. Dawno, a kilkakrotnie już miałem okazję, Edward, razem wspólnie dla Kanału Plus komentować walki braci Kliczko. Dzisiaj imponuje mi w każdym słowatowym znaczeniu. Tomasz Adamek mocno zmęczony, porozbijany. Kliczko sprawia wrażenie, jakby dopiero przed chwilą wyszedł do tej walki, ale podkreślamy raz jeszcze, to jest waga ciężka. Tutaj jedna akcja może nagle odwrócić wszystko. Byliśmy świadkami w historii boksu nieprawdopodobnych thrillerów, horrorów. No i ciągle, póki Tomasz Adamek będzie w tej walce pozostawał, będziemy jeszcze wierzyli w polskiego zawodnika, ale także na zimno musimy tutaj analizować to, co dzieje się w ringu. Znów taka próba zadania lewego sierpowego. Teraz gdzieś tam starał się na korpus trafić Witalija Kliczkę. No i proszę, tam gdzie trzeba, raz mocniej, raz słabiej, ale na tyle, by zaakcentować, iż ciosy doszły celu, bije Witalij Kliczko. Nasz gość w studiu, Grzegorz Poksa, na pewno wspomniał wcześniej, Państwo słyszeliście, że jest wariant A, wariant koniec. B. Koniec! To może być koniec, chociaż jeszcze Tomek się pozbiera. Tak jest, ale straszliwy cios. Jest wariant A i wariant B na walkę, ale moim zdaniem w tej chwili nie ma ani C, Tomek ani Tomek będzie miał ogromne problemy z dotrwaniem do końca tej rundy. Tańczy w tej chwili. I teraz wszystko zależy od Kliczki, czy się połakomi na to, by tę ofiarę rozszarpać już w tej rundzie, czy jeszcze pociągnie tę walkę, bo sytuacja Tomasza Adamka w tej chwili jest bliska beznadziejnej. Chwieje się Polak na nogach. Oczywiście ma serce, ma ambicje. Próbuje tu jeszcze z tej rozpaczy zaatakować jak zranione zwierzę. Ale proszę, nie ma tu już żadnych odpowiedzi. To się może zakończyć bardzo ciężkim nokautem, proszę Państwa. Nie mamy co do tego złudzeń. Szczęście wisi w powietrzu. Obaj go teraz. Teraz głową uderzył Tomek, tak? Swojego rywala. Tomek boksuje w tej chwili, tylko walczy o przetrwanie, żeby dokończyć tej szóstej rundy, ale bardzo ciężko będzie. 57 sekund. Duży szacun. Ucieka po ringu, ucieka Tomasz Adamek. Robi wszystko, by opóźnić egzekucję. Ale proszę Państwa, chyba powoli pozbywamy się złudzeń. Tu nie ma szans na to, by ta walka jeszcze odmieniła swój przebieg. To byłby prawdziwy cud. Na razie ściskajmy kciuki, by Tomasz przetrwał tę rundę, by dotrwał do końca szóstego starcia. Ambitny jest nieprawdopodobnie Tomasz Adamek. Proszę, jak stara się tutaj i tak gdzieś tam szukać tego ciosu, który doszedłby do szczęki mistrza świata, ale pod presją go trzyma cały czas Witalij, cały czas blisko Tomasza Adamka. Coraz większą krzywdę robi Polakowi. Proszę bardzo, kolejne trzy lewe i jeszcze czwarty na zakończenie.
sędziowie mają prawo tę rundę nawet dać dwoma punktami, mimo że nie było knockdownu dla mistrza świata. Ale myślę, że nie będą tak okrutni dla Polaka, że tylko jednym punktem. Tu oczywiście doliczenie drugim dodatkowym dla pięściarza z Ukrainy. Szanse Tomka Adamka na tą chwilę są niemalże zerowe do wygrania tej walki. Nie ma najmniejszego asumptu do tego, by wierzyć w to, tak, w tej chwili, tak, Polak może coś tu jeszcze zrobić. Nawet siła Tomka Adamka, jaka jest, taka jest, wiemy o tym, doping wielki. Wspaniale publicznie zachowuje się, dziękując Adamkowi za to, co zrobił w ogóle do tej pory w swojej karierze. Ta walka, nawet jeśli Tomasz Adamek przegrał, to nie będzie ostatni pojedynek. Tomasz Adamek jeszcze nie zamierza na pewno rezygnować, ale tu i teraz w tej chwili cierpi bardzo długo. Ja wiem, że to jest bardzo bolesne, co powiem, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby sekundanci ustalili w tej chwili Tomek. Nie ma co kontynuować tej walki, ta walka jest praktycznie... Ale Tomek się na to nie zgodzi, on za bardzo... Tak, ale musimy pamiętać o jednym. Witalij Kliczko z sekundy na sekundę jest coraz lepszy. Tomek traci, jak to się mówi, refleks, zmęczenie ogromne. Kilkadziesiąt tych ciosów już na głowę przyjął, a każdy cios większy może powodować coś, czego już w jakiś sposób zaszkodzi po tym Tomkowi. Że trochę odświeżony, odbyta twarz. No tak, 60 sekund przerwy to jest bardzo dużo. I pierwszy fragment będzie na pewno, pierwsze półtorej minuty takie żywsze dla Tomka, ale po tym z upływem czasu ten refleks i ta ruchliwość górala będzie malała. Kibice krzyczą, wszyscy wstają. Na stojąco będą dopingować Tomkę, naprawdę proszę mi wierzyć. Wielkie brawa za hartucha dla Polaka. Na razie w tej rundzie stara się unikać ciosów i na razie mi się to udaje. To już jest też coś ważnego. O ile w poprzedniej był cały czas dławiony, tłamszony, o tyle w tym starciu na razie przynajmniej unika, sam nie zadaje ciosów, teraz sam ruszył do przodu, ale... Nie udało się tutaj gdzieś tam podłopić, gdzieś na bok Kliczki starał się zadawać te uderzenia. Kliczko w tej rundzie także jakby spokojniejszy, ale on czeka na to, co zrobi zdesperowany przeciwnik. A już tak wysoką przewagę punktową, że jest pewny swego. Teraz tylko może pozostawać kwestia wygranej przez knockout. Teraz na szczęście znów nie trafił Kliczko mocno na tyle, by rzucić Adamka na liny bądź na matę. Jest twardy, jest ambitny, tak długo, ciężko pracował, budował tę masę mięśniową, budował wytrzymałość, siłę. I budował w sobie tę wiarę w to, że jest w stanie podołać temu, co wydawało się misją nie do spełnienia. I ciągle jeszcze trwa w tej walce, ciągle jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, ciągle ma jeszcze szansę, przynajmniej w teorii, Tomasz Adamek. Ważne, że powstrzymał ten niszczący impet przeciwnika. Szkoda, że przestrzelił tym ciosem Tomasz Adamek. Minimalnie przegrał tę rundę, ale minimalnie tylko w porównaniu z tym, co działo się w poprzednim starciu. Tak, ale tu zabrakło 15-20 centymetrów w ostatniej sekundzie, żeby ten cios sierpowy doszedł do celu. To jest ta nadzieja właśnie, tak. To jest taka nadzieja. Faktycznie ta runda była niemalże odpuszczona przez Tomka, przez Witalija. Generalnie Witalij nie musi się spieszyć, wie, że wygrywa spokojnie. Tomek niczego wielkiego nie zrobił, żeby zaatakować. Witalij się też zbytnio nie spieszył. Ale ta konterka, ten cios lewy się powie z końcówką 20 cm na brodę, na szynkę i to mogło być fajnie. Mogło być tak, że Witalij by się przewrócił i dopiero by się zaczęło tutaj dziać. No i ciągle nadzieja, jak mówiliśmy, póki walka trwa, jeszcze gdzieś tam się klibnie przypadkowo. Mówimy o tych legendarnych pojedynkach kategorii ciężkiej. Były oczywiście walki, gdzie czempion od początku do końca dyktował swoje warunki i nie było żadnych zaskoczeń. Natomiast te nadzieje gdzieś tam właśnie w tych doświadczeniach
Jeśli chodzi nawet o wagę ciężką, bo przecież w wielu kategoriach wagowych działy się w boksie rzeczy wręcz nieprawdopodobne. Oczywiście musimy też o tym pamiętać, dopóki Tomek Adamek jest w ringu, dopóki boksuje, dopóki nie ma gongu, on ma tą nadzieję, tą wiarę i my to samo musimy mieć i na pewno to cały czas tutaj kciuki głęboko ściskamy i bierzemy, no ale niestety... Na razie przegrywa bardzo wyraźnie na punkty i jeśli chce marzyć o czymkolwiek, musiałby tutaj rzeczywiście teraz zdominować tę walkę w sposób bardzo, bardzo wyraźny. Widać tutaj gołym okiem, mówiąc krótko, jaka jest różnica zasięgu ramion, jak trudno, jak ciężko dojść do Kliczki z zadaniem ciosu. Poza tym dobrze dysponowany dzisiaj jest Ukrainiec pracą nóg. Na każdy atak potrafi szybko się zabrać do tyłu, skontrować albo ze zlinii ciosu, co to jest bardzo, naprawdę przy takich gabarytach bardzo trudno. I to świadczy o tym, że to jest naprawdę kawa wielkiego boksera, kawa wielkiego boksera. I Tomasz Adamek nie zadał ani jednego ciosu jeszcze na szczękę wieściarza z Ukrainy. Ten w tej rundzie już 4 razy średnio mocno, można tak powiedzieć, trafił Tomasza Adamka. Teraz kolejny cios. I znów. Po Kliczce widać, że nie ma zamiaru tutaj jakoś okrutnie pastwić się nad Adamkiem. Chce po prostu udzielić mu surowej lekcji, jaką mistrz pokazuje pretendentowi. I to jak na razie dokładnie w ten sposób się układa. Czuje już Tomek te silne ciosy Kliczki. Jeszcze takie pojedyncze zrywy i może z tych zrywów coś tam wyniknie. Twierdził trener Bradford, że jest wymyślony sposób na tę walkę, sposób, który przyniesie powodzenie, no ale jednak co innego teoria, co innego zderzenie z rzeczywistością. To, co wcześniej wspominałem, na treningu można ułożyć plan, na treningu można dopasować parę partnerów, ale zawsze musimy pamiętać o jeszcze jednym. To jest tylko trening. Inaczej wejść tego właśnie głównego dnia, jedynego, gdzie się walczy o mistrzostwo świata, z takim niemalże potworem bokserskim. Patrząc tutaj, jaka jest różnica wzrostu wagi, zasięgu ramion, siły ciosu, naturalnej siły ciosu. Piekielnie trudno, piekielnie trudno. Szacunek, pochylam się tutaj na Tomkę, że potrafi wytrzymać tak dużo, przyjąć tych ciosów, tak konsekwentnie być. Znów trafiony Tomasz Adamek. Podkąd teraz Kliczkę, to nie było po ciosie, proszę Państwa. No tutaj przedwczesna radość kibiców po prostu. Tak, tu z daleka, oczywiście tu z daleka tego nie widać, ale tu się... Przegrał tę rundę Tomasz Adamek. Niestety znowu. Cieszą się polscy kibice. Karty punktowe wędrują już tam do sędziego głównego. Za chwilę jeszcze raz zobaczymy w detalach tę sytuację. Proszę zwrócić uwagę, o teraz jest ten moment. O, poślizgnął się bez ciosu. Kliczko, także nie ma o czym mówić w ogóle. Teraz dopiero kibice na dużym telebimie zobaczyli jednym i drugim tutaj, że to jest tylko lekkie potknięcie i noga mu poszła do przodu, tam mokro od potu, ale jaki spokój, jakie opanowanie, jak słucha, jaki jest chciwy podpowiedzi Fritza Dunka, mimo czującej takiej ogromnej przewagi. Są takie dwa duety, Emanuel Stewart i Władimir Kliczko i Fritz Dunek i Witalij Kliczko, oni się fantastycznie uzupełniają. Jest odpowiednia chemia między tymi trenerami i podopiecznymi. Brakuje mi też u Tomka, oczywiście to może się teraz doczekać, brakuje mi zwodów. Tomek zawsze potrafił takim ładnym zwodem, jednym czy drugim zaskoczyć, sprowokować przeciwnika. Widocznie dzisiaj na takiego zawodnika ten zwód jest, te zwody dzisiaj nie przynoszą żadnego skutku. Tomek
Nawet potrafił z Wudami tak bardzo ładnym, takim do przodu nogami. Proszę, wejść, potrójny podejść. Teraz lewy. I znów niczym szermierz dźga tutaj Polaka. Z wszystkimi poza braćmi Kliczko Adamek pokazuje w swojej dotychczasowej karierze w kategorii ciężkiej potrafi sobie radzić, ale tutaj jednak dwóch wyrwi dębów z Ukrainy to jest trochę inny rozmiar. Nawet trudno mówić o wyrównanej walce, o emocjach na pewno, bo Polak heroicznie stawia opór, próbuje robić co może. Ale prawda jest taka, że niemal wszystkie rundy wygrane przez Ukraińca zdecydowanie. Tak, to prawda, tu w żadnym momencie, w żadnym fragmencie w tych 8 rund zakończonych, 9 w tej chwili trwa. Przecież nawet ułamek sekundy Tomek nie zagroził swojemu przeciwnikowi. Tak, już walka Davida Heja, tu znów trafiony Adamek z Władimirem pokazała, że mimo dużej ruchliwości, elastyczności, to jest wszystko za mało na Kliczków. Trzeba zaatakować, ale jak zneutralizować ten zasięg ramion, ten wzrost, tę świetną pracę nóg, te balansy ciałem Ukraińców. No proszę, 2 metry, 2 centymetry wzrostu, czy to sam przyznasz, że jest niesamowicie elastyczny Kliczko? Ogromnie rozbity w tej chwili już Tomek. Witalij Kliczko wręcz robi trening na worku. W tej chwili co wypuści lewy prosty, co wypuści prawy prosty, wszystko Tomek przyjmuje. Nie są to może mocne ciosy w tej chwili, ale robią swoje wrażenie, głowa odskakuje. My tu siedzimy niemalże 1,5 metra od ringu, widzimy to naprawdę bardzo, bardzo dokładnie. Ach, teraz wyniknął Tomek ciosu, który mógł na samym finiszu posadzić go na macie. Całe szczęście, że jeszcze się odchylić polski zawodnik. Oczywiście nie musimy mówić, kto wygrał tę rundę, bo tutaj zwycięzca jest jasny i mógł być tylko jeden. Proszę Państwa, zostało nam jeszcze 3 rundy nadziei, bardzo wątłej, mizernej, no ale tak jak mówimy, ciągle jest to, przypominamy, boks zawodowy, ciągle jest to waga ciężka i możemy liczyć na cud, już tylko na cud. Teraz tylko trzeba się zastanowić nad tym, czy w tym cudzie Tomek, bo tylko oczywiście liczymy na cios nokautujący Tomka. Czy po takim, przy takim zmęczeniu, czy przy takim rozbiciu, gdzie Kliczko go już naprawdę dosyć mocno rozbił, jest w stanie wskrzesić tyle swoich sił, żeby zaatakować Witalija? Niech Państwo sami odpowiedzą, ja nie będę tutaj mędrcem, natomiast to, co mówił Kliczko przed tą walką, że potrafił wygrywać z Anglikiem w Anglii, z Amerykaninem w Stanach Zjednoczonych, że nie boi się w ogóle presji publiczności i rzeczywiście poradził sobie z tą presją nadzwyczaj łatwo. Już od pierwszej rundy poukładał tę walkę. Nie było nawet momentu takiego, by Kliczko gdzieś tam był zagubiony, zdezorientowany, przestraszony, usztywniony. Wszystko robił bardzo, bardzo spokojnie i bardzo, bardzo niestety dla Tomasza Adamka, jak do tej pory precyzyjnie, ale jeszcze 10. runda. Tak sobie z początku tłumaczyłem, że od czasów, kiedy Witalij Kliczko boksował z Lennoxem Lewisem, tak z wybitnym pięściarzem takim nie boksował. No, oczywiście. Ale ja przypominałem z kolei wszystkim tobie poza kamerą, że 4 lata Witalij Kliczko w ogóle nie boksował i to nie był czas, kiedy swój organizm mocno nadwyrężał ciężkimi treningami, etc. Miał tam problemy z kręgosłupem, miał problemy z kolanem i to był pewien taki okres, który powoduje, że jego wiek biologiczny troszkę inaczej wygląda, jeśli chodzi o tę długość kariery. Podkreślamy raz jeszcze wspaniałe zachowanie publiczności. Tutaj nikt nie gwizdże, nikt nie jest rozczarowany tym, że Tomasz Adamek po prostu nie daje rady. Wszyscy doceniają, że Tomasz Adamek bardzo chciał, że naprawdę harował niesłychanie. No ale po prostu... Ja bym się nie dziwił, jakby w tej chwili sędzia też Czerwaczkowiek nie ma takich... Bo widzieliśmy już wielkie przewagi tu w tej chwili. Tomek przez kilkanaście
długich sekund nie zadał żadnego ciosu, tylko przyjmuje głowę, skakuje, sędzia ma prawo w tej chwili moim zdaniem podjąć taką decyzję, żeby przerwać to. Póki nie pada na deski, Tomek nie dotyka kolanem maty, sędzia będzie się przyglądał tej egzekucji. Taka jest brutalna prawda, Krzysztof. Myślę, że w ten sposób będzie właśnie postępował arbiter z Włoch, póki Tomek nie przyklęknie. I Tomek w tej sytuacji sam jest sobie winien, znaczy stara się ustać, chce pokazać, że nie pęka przed Kliczką, ale to jest właśnie okrutne zarazem, że Polak nie chce przyklęknąć na kolano. No tak, ale czy nie lepiej by było, gdyby w tej chwili Roger Brotford podniósł, rzucił o jednak. W tym momencie sędzia uznał jednak, że już to. Uważam, to jest oczywiście tak, że sytuacja, którą sędzia ma prawo zrobić, ale... Uważam, że zrobił sędzia najlepiej jak mógł. W 10 rundzie przegrywa Tomasz Adamek tę walkę. Albert Sosnowski też przegrał w 10 rundzie. To był jednak inny zupełnie pojedynek, inny styl. Nie ryzykował Sosnowski, miał inne warunki fizyczne. Kliczko walczył bardzo spokojnie. Tutaj Tomasz Adamek został bardzo mocno skarcony przez mistrza świata i trzeba podkreślić, że jest rzeczywiście Kliczko absolutnie zasłużonym na obecną dobę mistrzem świata Federacji WBC. Jego brat zresztą wcale mu nie ustępuje. To są te dylematy od kilku lat, który z nich jest lepszy. Obaj w samych superlatywach wyrażają się jeden o drugim, no ale fakt jest taki, że są Kliczkowie, długo, długo nic. Trudno tutaj, proszę Państwa, mówić o jakiejś zmienności zdarzeń. Można tylko artykułować większe lub mniejsze przewagi, które w poszczególnych rundach uzyskiwał Kliczko, który zresztą świetnie tam zmieniał tempo, bardzo spokojnie, precyzyjnie, rażąc Polaka. Nie możemy mówić o żadnym zawodzie, o żadnej niespodziance, bo tak naprawdę niespodzianką, mega niespodzianką byłoby to, gdyby Tomek Adamek tą walkę wygrał. Ja nie ukrywam, że ja i dużo moich przyjaciół wierzyliśmy w to, że Tomek wygra, że znajdzie sposób, że jest jakiś wariant taki, że możemy czym zaskoczyć. Oczywiście sercem byłem za Tomkiem, rozum podpowiadał gdzieś tam po cichu, ale przyznam szczerze raz. Liczyłem i nie mam żalu do Tomka, mam wielki szacunek, że Tomek naprawdę wytrzymał tą walkę, podjął walkę, chciał boksować, boksował najlepiej jak potrafił. A że doktor Kliczko nie pozwoli, naprawdę ogromna przewaga wzrostu siły, zasięgu ramion, to wszystko dzisiaj wygrało. No i też jakiś sposób umiejętności, bo dużo ludzi jest ogromnie dużych i nie potrafią tam boksować. Wielu było kibiców, którzy narzekali, że jest nudny boks Kliczki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja zawsze mówiłem, że jest to wielki pięściarz, dobrze boksuje, jak trzeba, przygotuje się jeszcze lepiej. Tak dobrze boksującego Kliczkę z tak świetnym bokserem, jakim jest Tomek Adamek, dawno, dawno, proszę Państwa, ja nie widziałem. Tak, proszę Państwa. Tak, zakończył się ten pojedynek. Za chwilę formalne ogłoszenie werdyktu, formalne ogłoszenie zwycięstwa pięściarza z Ukrainy. My w każdym razie rzeczywiście powinniśmy podziękować Tomkowi Adamkowi za bardzo ambitną postawę. No ale cóż, porwał się jednak na kogoś, kto na tę chwilę jest absolutnym wespół z bratem suwerenem, jeśli chodzi o kategorię ciężką w boksie zawodowym. Właściwie żaden cios Polaka nie doszedł głowy pięściarza z Ukrainy. Gdzieś tam lądowały te ciosy na korpusie. Zrobił co mógł. No i cóż, przed nim kolejne wyzwania. Na pewno Tomasz Adamek teraz będzie miał do końca roku przerwę w boksowaniu. Zobaczymy. My na przykład ostrzelibyśmy sobie apetyt na walkę z Davidem Hayem, który zapowiedział jednak powrót do boksu po tym, kiedy przeżył także załamanie po przegranej z kolei z Władimirem. Myślę, że taka walka napędziłaby w całej Europie i na świecie zainteresowanie także. Tomka z Davidem Hayem, tak? Oczywiście dwóch przegranych, dwóch przegrało z Tom, z Witalem Kliczką. Walka o trzecie miejsce na świecie w wadze ciężkiej. To, to mogło być nawet większe wydarzenie niż walka Hay Kliczko czy Kliczko Adamek. Niewątpliwie. Oczywiście. Ja jestem głęboko o tym przekonany, że te duże pieniądze by tu poszły i każdy kraj by się chciał o taką walkę starać. Nawet występ takiej walki w Ameryce to by przyciągnął naprawdę miliony ludzi na halę, do telewizji i to by była naprawdę mega walka. Tak, tak więc nie kończy kariery Tomasz Adamek, to jest pewne. Na pewno tutaj podziękuję jeszcze publiczności za chwilę także za to,
że tak wspaniale go wspierała. No, a my cóż, gratulujemy oczywiście mistrzowi świata, doceniamy tego, to, że jest tak wielkim sportowcem, tak zresztą bardzo sympatycznym człowiekiem, no ale cóż, w ringu nie ma wyjścia, to jest taka dyscyplina, że trzeba niestety wykorzystywać swoje przewagi. Jeśli ty nie wykorzystasz przewagi, to wykorzysta to przeciwnik. To przeciwnik to wykorzysta, to jest w sporcie jest taka reguła, jak nie ty, to ja, no i to jest takie bezwzględne. Szczególnie Bucks ma to do siebie, że tu trzeba wyjść i uderzyć przeciwnika, no. W kosza, w piłkę nożną, w jakichś innych dyscyplinach sportu czegoś takiego nie ma, że trzeba uderzyć, ale to jest taka dyscyplina, którą niestety tutaj, mówiąc krótko, po tyłku nie biją, tylko po głowie i takie są skutki tego. Michael Buffer już za chwilę ogłosi to formalne zwycięstwo mistrza świata, udaną obronę pasa. No i cóż, my będziemy teraz w najbliższych dniach z ciekawością oczekiwali na to, kto będzie kolejnym rywalem, tym razem Władimira Kliczki, który z końcem roku ma wystąpić w ringu. W Italii jeszcze rok, może półtora, może dwa, tak przynajmniej nieoficjalnie ostatnio mówił o tym Fritz Dunek, ma zamiar występować w ringu i potem chce oczywiście jako niepokonany odejść. No ale przez te dwa lata najbliższe, co udowodnił dzisiaj, będzie bardzo ciężko sobie z nim poradzić, bo nawet właśnie ta ambicja, ruchliwość Tomasza Adamka niestety nic kompletnie nie znaczyła przy tych warunkach fizycznych i umiejętnościach mistrza świata. Gdzieś po cichu się mówi o Mariuszu Bachu po ostatnim pięknym zwycięstwie nad McBride'em, ale to tylko po cichu na razie. Tak, jeszcze trochę sam Mariusz mówi z pokorą, że musi się uczyć. Ucieszeni są natomiast ci wszyscy, którzy przyjechali, by wspierać mistrza świata. Posłuchajmy, Michael Buffer czeka już i rozpoczyna formalne ogłaszanie werdyktu w tej walce. Potwierdzenie, że mistrz świata Vitali Kliczko w 45. zawodowej walce odnosi 43. zwycięstwo i 40. przed czasem. Jest mistrzem wykańczania przeciwników przed upływem czasu. To robi naprawdę wrażenie. I nie podpala się. To, co dzisiaj pokazał. Walczy bardzo spokojnie, konsekwentnie, niszczy sukcesywnie i z takim właśnie finałem. Tak, kilkakrotnie pokazał to dzisiaj też w pierwszej rundzie, kiedy Tomek miał duży problem. Nogi się ugięły, wielokrotnie mógłby podskoczyć, ale nie, spokojnie wyczuł ten moment, że to jeszcze nie jest teraz. Naprawdę, no, wielka klasa. Proszę Państwa, Tomkowi Adamkowi także oddajmy to, że rzucił wyzwanie takiemu gladiatorowi ringu, że naprawdę potraktował to wszystko niesłychanie ambicjonalnie, cudownie pracował dzień i noc na obozach treningowych. Jest to także przykład wybitnego sportowca. Od lat mamy okazję znać go. Wiemy, jak bardzo chciał zadedykować ten sukces swojemu ojcu, zmarłemu tragicznie przed laty. No i teraz posłuchajmy wywiadu Żyleńcława Rzeżnickiego z polskim zawodnikiem. Ze mną jest już Tomasz Adamek. Tomek, powiem szczerze, wchodziliśmy do ringu, są tutaj ślady twojej krwi. Był taki moment, że zaczęliśmy się o ciebie bardzo, bardzo denerwować. Z tym większym szacunkiem teraz z tobą rozmawiam. No to jest boks, wiesz, uczy przegrywać i wygrywać, to jest sport. Przegrałem, byłem gorszy. No wiesz, to, że krew to jest normalne, wiesz, to w boksie, tego jest nieuniknione. No byłem gorszy, przegrałem, no zawiodłem kibiców. Ale Tomek, nie zawiodłeś kibiców. Pierwszy raz słysząc nic się nie stało, uznałem, że naprawdę nic się nie stało. To była porażka z honorem, walczyłeś do końca, nie przyklęknąłeś. No ale bo ja jestem wojownikiem i chciałem wygrać, ale nie było mi dane dziś wygrać, przegrałem, no trzeba to znieść. Jaki miałeś pomysł na walkę z Vitalijem? Jaki był twój plan przed walką? Nie chciałeś go zdradzać. Myśleliś, że będziesz schodził w prawo, że będziesz uderzał na korpus. Jak to miało wyglądać? No próbowałem, co mogłem. No Vitali, dobry zawodnik, to mistrz świata. No było widać, jak było widać. No walka była bardzo trudna, bo ma warunki dobre fizyczne. Był lepszy po prostu. Po czwartej rundzie myśleliśmy, że już się przebudziłeś. To była najlepsza runda w twoim wykonaniu. W piątej od razu Kliczko narzucił swoje warunki.
panował nad sytuacją i nie dał się zaskoczyć żadnym ciosem. Był lepszy. Tomek, powiedziałeś przed tą walką, jeśli nie teraz, to nigdy nie zdobędę tytułu mistrzowskiego. Nie wierzę, że teraz to podtrzymasz. Wierzę, że stwierdzisz, że jeszcze będziesz dalej gonił ten pas. Na razie będę odpoczywał, bo to jest mi potrzebne, a zobaczymy, co będzie dalej. Ponad 10,5 tygodnia przygotowań. Co się skończyło równo z tymi przygotowaniami i z ostatnim gongiem w tej walce? Sędzia zatrzymał walkę, ale no... Byłem zamroczony, ale nie to, by walkę zatrzymać. Przegrywałem, no. Ja powiedziałem, no. Był lepszy, oddaję mu szacunek, był lepszym pięściarzem. I na końcu też zachował się chyba fantastycznie. Mówił ci coś po samej walce, jak podszedł do ciebie, pogratulował? Oczywiście, dziękował za walkę. To jest dżentelmen i wielki wojownik. Ostatnie pytanie. Ta publika, słyszałeś, jak śpiewają hymny, jak cię wspierają do samego końca? No, dziękuję im, że przybyli, że oglądali mnie przed telewizorami. Jesteście ze mną, a ja z wami. Dziękuję.